basenie. Dziś dużo o architekturze. Chcemy tutaj zrobić coś, ale tak w stylu gliwickim, jakieś kawiarenki. Dla mnie by było dobrze, jakby tu wrócił z powrotem ten targ. Jak zmienić Plac Powstańców Śląskich? Dzisiejsze spotkanie ma charakter konsultacyjny. Co powstanie na stawie Herman? W Chorzowie będziemy rozmawiać o trzech przestrzeniach. I gdzie w Parku Śląskim stworzyć miejsce na piknik? Z jednej strony to są warsztaty, oprócz tego to jest gra terenowa. Będziemy budować spalec. Myślimy też o wykorzystaniu starych opon. Nie moglibyśmy dziś mówić o wolnej Polsce, gdyby nie godna służba i postawa polskich żołnierzy. A poza tym relacja z miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego. I odwiedziliśmy piłkarki ręczne Ruchu Chorzów, które przygotowują się do nowego sezonu. Okres przygotowawczy dla mnie jest przede wszystkim do sprawdzenia zawodniczego. Chciałybyśmy przynajmniej powalczyć o tą ósemkę, a potem zobaczymy, co będzie. Ja jestem chorzowianką od urodzenia i tak pamiętam, jak ta huta tu wyglądała, co tu było widać. I teraz przez tyle lat nic się tu nie dzieje. Także nie wiem, ale chyba się już nic, żadnej zmiany ja nie doczekam. Dzięki takim opiniom mieszkańców ma to się zmienić. Wszystko za sprawą spotkań konsultacyjnych w sprawie przestrzeni publicznych, które odbyło się w Urzędzie Miasta. Wzięły w nich udział władze miasta, eksperci i mieszkańcy Chorzowa. Dzisiejsze spotkanie ma charakter konsultacyjny. Chcemy się dowiedzieć, co mieszkańcy na ten temat sądzą. Zobaczymy, no, mogą być radni obecni, to również myślę, że każda forma edukacji, w tym wypadku poznania problemu, jest ważna. Chodzi o to, żeby przestrzenie publiczne zagospodarować w taki sposób, żeby były komfortowe, funkcjonalne, żeby spełniały oczekiwania mieszkańców, żeby ludzie się tam mogli dobrze poczuć i żeby mogli z nich korzystać. No i w związku z tym pracujemy w ten sposób, że nie od razu zaczynamy projektować, ale najpierw są organizowane warsztaty dla mieszkańców, spotkanie konsultacyjne, na którym będziemy prezentować założenia projektu, rozmawiać o tych przestrzeniach, rozmawiać o tym, czego mieszkańcy by się spodziewali, jakich przestrzeni życzyliby sobie dla siebie, no a później jako architekci na bazie tego materiału będziemy się starali zrobić jak najlepsze opracowania koncepcyjne. Władze miasta wybrały trzy miejsca, które w najbliższym czasie mają zmienić się nie do poznania. W Chorzowie będziemy rozmawiać o trzech przestrzeniach. Pierwsza to jest przestrzeń poprzemysłowa na terenie Huty Kościuszko, teren przy jednej hali, w której planowane jest zorganizowanie Muzeum Stali. Chodzi o to, żeby ta przestrzeń dookoła hali również wzbogacała funkcjonalnie to muzeum, żeby tam można było robić jakieś ekspozycje plenerowe, wystawy, koncerty. Druga przestrzeń to Plac Powstańców Śląskich, bardzo blisko tego terenu poprzemysłowego, blisko rynku. Traktujemy to jako pewną sekwencję powiązane ze sobą przestrzeni, no i chodzi o to, jakie właśnie jak najlepiej powiązać, czy że jakoś wspólnie zagospodarować. A trzecia przestrzeń nieco inna, staw Herman. W tej chwili nieco zaniedbany, zarośnięty staw, gdzie okazjonalnie coś wędkarze się pojawiają, no, a chodzi o to, żeby to znowu lepiej, bardziej funkcjonalnie zagospodarować. Co Pana zdaniem mogło? Zapytaliśmy mieszkańców, co chcieliby widzieć na Placu Powstańców Śląskich. No, ja bym tutaj zrobił coś, ale tak w stylu gliwickim, jakieś kawiarenki, takie małe restauracje można nazwać, takie na otwartej przestrzeni. W czasie wakacji byłoby to na pewno świetnym pomysłem. Dla mnie by było dobrze, jakby tu wrócił z powrotem ten targ, który tu był zaraz po wojnie. Ostateczne wyniki prac poznamy w październiku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podobny ma miejsce w Rudzie Śląskiej i w Świętochłowicach. Przedstawiciele władz lokalnych, wojska, kościoła oraz mieszkańcy uczcili obchody Święta Wojska Polskiego. Uroczystości odbyły się we wtorek pod pomnikiem poległych żołnierzy 75. Pułku Piechoty. Nie moglibyśmy dziś mówić o wolnej Polsce, gdyby nie godna służba i postawa polskich żołnierzy. Legenda heroicznych wojowników towarzyszy im od wieków. Nawet w najbardziej krytycznych momentach nie składali broni, wierząc w ostateczne zwycięstwo. Także teraz, podczas licznych misji Wojska Polskiego, słyszymy wyrazy uznania dla profesjonalizmu i wzorowej postawy naszej armii. Za to wszystko wyrażamy szczerą i głęboką wdzięczność.
Ostatnie wydarzenia u naszych wschodnich sąsiadów pokazują, że niepodległość i suwerenność narodów i państwa nie jest dana raz na zawsze. Musimy być zawsze gotowi do ich obrony. Codzienny wysiłek sił zbrojnych potwierdza naszą gotowość do walki o ojczyznę. Piknik architektoniczny Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej odbył się po raz kolejny w Parku Śląskim. Tym razem jednak nie w hali wystaw Kapelusz, ale w kontenerze kultury na wyspie w centrum Chorzowskiego Parku. Stowarzyszenie Napraw sobie Miasto rozpoczyna ten element pikniku, który dotyczy tworzenia, projektowania przestrzeni piknikowych przyjaznych ludziom. Czyli z jednej strony to są warsztaty, oprócz tego to jest gra terenowa, gra miejska, czyli projektowanie pod potrzeby użytkownika z użytkownikiem. Nie można się zamknąć w biurze projektowym, nie można się zamknąć w środowisku architektów, tylko trzeba rozmawiać z ludźmi. Czyli ludzie tak naprawdę jako właściciele tej przestrzeni muszą mieć wpływ na to, w jaki sposób ją zmieniać. Chodzi właśnie o to, żeby zapytać ludzi o to, czy warto, czy nie warto w tych miejscach. No i temu służyła nawet pierwsza część, która była mapa społecznościowa, głosowanie na 3 wybrane punkty. Uważamy, że to jest bardzo cenna inicjatywa i nie tylko w parku, ale takie aktywizowanie społeczeństwa pod tym względem, żeby samo szukało sobie pewnych rozwiązań. Oczywiście trudno tutaj, żeby ludzie nie związani z architekturą, czy z planowaniem przestrzennym, czy z projektowaniem zieleni mogli takie rzeczy sami zrobić, ale przy współpracy specjalistów w tej materii na pewno można doprowadzić do takiej sytuacji, że te rzeczy, które są potrzebne, mogą zostać zmodyfikowane w tym duchu, który sobie życzą ludzie. Będziemy budować spalec. Myślimy też o wykorzystaniu starych opon. I z tych rzeczy naprawdę można stworzyć rzeczy naprawdę funkcjonalne i naprawdę piękne miejsce piknikowe. I na tym się w chwili obecnej przynajmniej w mojej grupie skupiamy. Teraz właśnie ludzie programują przestrzeń. Już też tam mieszkańcy mogą podchodzić, włączać się w ten cały proces. No i generalnie cały dzisiejszy dzień skończy się projektem wykonawczym tego punktu piknikowego. No i jutro wychodzimy z budową i ma trwać góra 8 godzin i punkt piknikowy powstaje jako taki papierek lakmusowy dla tego całego wydarzenia, że po prostu sprawdzamy, czy ta przestrzeń się nadaje, czy nie, ponieważ ten punkt piknikowy będzie tworzony z palet. No i palety są na tyle tanie i łatwo zniszczalne i niezniszczalne zarazem, że będzie można sprawdzić, czy ten punkt jest dobry, czy niedobry i nikt nie będzie płakać, tak jak tam przy stadionie, że kostka brukowa jest rozebrana, stołów nie ma, a krzeseł już dawno nikt nie widział. Klub Piłki Ręcznej Ruch Chorzów już z nowym trenerem Marcinem Księżykiem przygotowuje się do kolejnego sezonu ligowego. Okazją do sprawdzenia formy był turniej o Puchar Prezydenta Chorzowa, który w weekend odbywał się w hali Morisu. Okres przygotowawczy dla mnie jest przede wszystkim do sprawdzenia zawodniczych, ich umiejętności. My musimy przede wszystkim szukać zmienniczek i te zmienniczki również muszą grać tutaj w tych sparingach, żeby później w lidze były nam pomocne, a nie dopiero wtedy się próbowały. Myślę, że te 20 dziewczyn się utrzyma. Mamy na każdą pozycję przynajmniej na dwie na zmianę, więc myślę, że będziemy walczyć. Chciałybyśmy przynajmniej powalczyć o tą 8, a potem zobaczymy, co będzie. W meczach testowana była Wiktoria Belmas, zawodniczka z Ukrainy. Dzisiaj przyjechała do nas nowa zawodniczka. Nasz prezes gdzieś ją tam wypatrzył na piłce ręcznej plażowej i całkiem dobrze się sprawdziła. Dynamiczna, zwodna, potrafi popatrzeć, zagrać, z kołem rzucić. Także zobaczymy w kolejnych meczach, ale myślę, że jestem zainteresowany. Udało nam się nawiązać kontakt z Ukrainą i mimo, że żeśmy się sparzyli na tych zagranicznych transferach, tak, bo w zeszłym roku była i Jowana, i była Tatiana, ale teraz była chęć też bardzo ze strony ukraińskiej, żeby tu przyjechać i na razie to nie jest zobowiązujące. Dziewczyna przyjechała dzisiaj o godzinie 12, całą noc jechali w podróży, byli zmęczone, ale wrażenie zrobiła pozytywne. A jakie cele włodarze klubu stawiają sobie w tym roku? Powiem, jak odpowiadają skoczkowie, liczy się najbliższy mecz, najbliższy skok. Chcemy wygrać kolejny mecz, najbliższy, który jest, potem będziemy mieć kolejny cel.
i tak krok po kroku zobaczymy, jak to będzie. Mamy zespół odmłodzony, tak jak powiedziałem, praktycznie nie ma żadnych nowych wzmocnień, tak? Liczymy na tych naszych, wychowankach, które naprawdę robią dobre wrażenie na dzień dzisiejszy. Mamy nadzieję, że to zaowocuje. Cieszę się z tego, że te dziewczyny, praktycznie ten sam skład, który w zeszłym sezonie grał słabo, no teraz zaczyna grać coraz lepiej i mam nadzieję, że pierwsza ósemka jest w naszym zasięgu i do tej ósemki wejdziemy.